Sudan liczy 1 886 000 km2 powierzchni i zamieszkuje go prawie 31 milionów osób. W 2011 roku po referendum niepodległościowym z Sudanu wyodrębnił się Sudan Południowy jako odrębne państwo. Urozmaiceniem w pustynnym krajobrazie są ogromne termitiery. Podróżujemy po Sudanie jeepami. Mamy sprzęt biwakowy pozwalający rozbić obóz na pustyni. Towarzyszy nam też kucharz przygotowujący wszystkie posiłki. Nawet najsłabszy wiatr nanosi na drogę mnóstwo piasku. Przydrożny bar na pustyni, gdzie można zatrzymać się na posiłek. To umywalnia, gdzie można obmyć ręce. Kontynuujemy podróż przez pustynię Bayod w kierunku miast Dongola i Kerma. Późnym popołudniem zjeżdżamy z pustyni nad brzeg Nilu w okolicy miejscowości El Kandak. Jest tu posterunek policji zbudowany przez Brytyjczyków w 1902 roku, ale zatrzymaliśmy się tutaj z innego powodu. Są tu ruiny zamku wybudowanego przez Mameluków. Z badań archeologicznych wynika, że jeszcze 3 wieki temu El Kandak był miastem handlowym i portem rzecznym, do którego dostarczano towary pochodzące z Egiptu, Turcji, a nawet Bliskiego Wschodu. Stąd były rozprowadzane przez karawany po terytorium całego Sudanu. Obecnie El Kandak jest miasteczkiem w znacznej części wyludnionym. W pobliżu wsi Tombus znajduje się kamieniołom z okresu panowania 25 dynastii. Jednym z wybitniejszych przedstawicieli tej dynastii był Taharka. Ślady po odłupanych kamiennych blokach. Porzucony, niedokończony posąg. Niewielkie poletko hibiskusa syryjskiego. Jeden z popularniejszych i często spotykanych środków transportu. Stella Totmesa I, władcy z XVIII dynastii, upamiętniająca jego zwycięstwo nad Królestwem Nubii.
silnie trująca roślina i dzięki temu nie skubią jej zwierzęta ani nie atakują szkodniki. Stella Totmesa III. Jego wojska dotarły dalej niż wojska Totmesa I, bo aż do czwartej katarakty na Nilu. Kamieniołom leży nad brzegiem Nilu. Miało to duże znaczenie z punktu widzenia możliwości transportowania wydobytych kamiennych bloków. Pięknie wygląda Nil w tym miejscu, gdzie granitowe skały i zielone palmy daktylowe obramowują niewielką kataraktę. Mamy niepowtarzalną okazję popłynąć po Nilu autentyczną starą feluką. Feluka nie jest przystosowana do przewozu turystów, mocno przecieka i bezustannie trzeba z niej wylewać wodę. Nie czujemy się jednak ani przez chwilę zagrożeni zatonięciem. Współczesna Kerma to mała mieścina nad brzegiem Nilu, jednakże już 4,5 tysiąca lat temu powstało tu Królestwo Kerma. Faraonowie egipscy uważali Kermę za zagrożenie i dlatego zorganizowali kilka wypraw wojennych. Ostatecznie miasto zniszczył faraon Totmes III, który podporządkował sobie Nubię i rozszerzył Egipt aż do czwartej katarakty. Nastąpiło to 3,5 tysiąca lat temu i zakończyło tysiącletnią historię Królestwa Kerma. Świątynia znana jako zachodnia Defufa to najstarszy zabytek Sudanu, powstały w czasach Królestwa Kerma i liczący ponad 3,5 tysiąca lat. Jest to konstrukcja z cegły mułowej o wymiarach 50x25 metrów i wznosząca się na wysokość 18 metrów. Fragment ołtarza. Z góry widoczne są zarysy dużego miasta. Szacuje się, że około 1700 roku przed naszą erą żyło tu około 10 tysięcy mieszkańców. W sąsiedztwie wykopalisk przy współpracy ze Szwajcarią wybudowano muzeum. Makieta przedstawiająca układ miasta Kerma około 4000 lat temu. W 2003 roku szwajcarska misja archeologiczna odkryła granitowe statuły,
a wśród nich dwie przedstawiające ostatnich czarnych faraonów z 25. dynastii, Taharkę i Tanwetamani. Taharkę przedstawia najwyższa statua. Ceramika sprzed około 4000 lat. Grób z okresu Królestwa Kerma. Detale architektoniczne z okresu Napaty i Meroe. Przy wyjściu z muzeum spotykamy dwie dziewczynki, ubraną na czarno Marę i Elis. Przed zachodem słońca krótka wizyta na bazarze w Burgek. Noc spędzimy w namiotach na pustyni. Kucharz szykuje swoje stanowisko, by przyrządzić kolację. Cały sprzęt obozowy mamy ze sobą. Tu będzie jadalnia. Zjemy kolację i śniadanie na łonie natury. Już poranek. Pozostaje zwinąć obóz i ruszać w dalszą drogę. Mijamy stanowisko archeologiczne, gdzie jest zasypana przez piasek świątynia Amona. W drodze z Kermy do Dongoli przebywamy fragment pustyni, na której dominuje czarny kolor. Stara Dongola to stanowisko archeologiczne w Sudanie na wschodnim brzegu Nilu między 3 i 4 kataraktą. Od 1964 roku badania prowadzi tu polska misja, która od 1990 roku kierowana jest przez profesora Włodzimierza Godlewskiego. Rozpoczynamy od kaplic przy koptyjskim klasztorze Świętej Trójcy z VII wieku. Odkryto tu ponad 100 malowideł ściennych o tematyce religijnej, pochodzących z okresu późnego malarstwa nubijskiego od XI do XIII wieku. Apostołowie z Chrystusem. Fragment obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Scena biblijna. Te wszystkie malowidła znajdują się w kaplicach zwanych komemoratywnymi. Były one zbudowane w ten sposób, że przylegały od zewnętrznej strony do muru klasztoru. Przedstawienie Bożego Narodzenia.
Maria z Dzieciątkiem. Krypty, w których byli pochowani biskupi. Stella biskupa Georgiosa. Do klasztoru przylegała trzynawowa bazylika o wymiarach 29 na 13 metrów z posadzką z płyt ceramicznych. Hala tronowa z połowy IX wieku z tarasem widokowym na szczycie. Była symbolem potęgi Królestwa Makuria. W 1317 roku została przekształcona na meczet i spełniała tę rolę do 1969 roku. Położona na wschodnim brzegu Nilu Dongola była od VI wieku stolicą chrześcijańskiego królestwa Makuria, które następnie zjednoczyło się z chrześcijańskim królestwem Nobatia. Przetrwało ono do XIV wieku, kiedy to zostało podbite przez Mameluków. Ruiny miasta rozciągają się na powierzchni 35 hektarów. Ruiny pałacu Joannesa z VII wieku. Budynek w tle osłania bazylikę z kolistymi filarami zachowanymi do wysokości 4 metrów, odkrytą przez polską misję. Cytadela dongolańska była otoczona fortyfikacjami zbudowanymi na przełomie V i VI wieku. Archeolodzy odsłonili basztę zachowaną aż do wysokości powyżej 8 metrów. Kościół o kolumnach granitowych, który pełnił rolę katedry. Krótka przerwa na obiad. W sąsiedztwie znajdują się tereny muzułmańskiego cmentarza z kilkunastoma budowlami grobowymi zwieńczonymi kopułami. Są to grobowce sufich. Sufi to asceta i mistyk muzułmański. To zwykłe muzułmańskie groby. Piramidy królewskie z I wieku przed naszą erą w pobliżu góry Dżebel Barkal. Jak wiele zabytków w Sudanie są niezabezpieczone, a dostęp nie jest niczym ograniczony. Rankiem wypływamy łodzią na Nil, by rzeką dotrzeć do Kurru. Nil jest główną rzeką Sudanu, a jego długość na terytorium tego kraju wynosi 3775 km. Ruiny twierdzy z czasów osmańskich. Thank you.
El-Kuru znajdują się groby królów nubijskich 25. dynastii, z której pochodzili czarni faraonowie. To wejście do grobu króla Tamutamani, który został pochowany w 655 roku przed naszą erą. W bardzo dobrym stanie zachowały się malowidła naścienne. Po zejściu schodami jesteśmy w przedsionku komory grobowej. A to główna komora grobowa. Zwłoki króla spoczywały na łożu umieszczonym pośrodku komory na kamiennej ławie. W El-Kuru odkryto 4 grobowce królów i 14 grobowców królowych. Obok znajduje się inny grób. Świątynia najprawdopodobniej z okresu meroickiego. Miejscowe kobiety chętnie wykonują zdobienie ciała za pomocą pasty z naturalnej henny. Wzór utrzyma się do 3 tygodni, a potem zblednie i zaniknie. Na pustyni, na północ od El-Kuru, znajduje się skamieniały las. Na obszarze około 4 km kwadratowych leżą tu drzewa, które rosły być może nawet kilka milionów lat temu. Odwiedzamy bazar w Karimie, 20-tysięcznym mieście nad Nilem. W pobliżu są ruiny starożytnego miasta Napata. Znajduje się tu też góra Dżebel Barkal. W XV wieku przed naszą erą, gdy Nubia została podbita przez Egipt, tutaj przebiegała południowa granica kraju faraonów. Około 1450 roku przed naszą erą Totmes III założył tu miasto Napata. Egipcjanie pozostawali tu tylko około 300 lat. Po tym Napata stała się siedzibą władzy królewskiej niezależnego nubijskiego królestwa zwanego Kusz, którego królowie w latach od 720 do 660 przed naszą erą rządzili całym Egiptem. Byli to tak zwani czarni faraonowie 25. dynastii. To ruiny świątyni boga Amuna. Była ona centrum religijnym królestwa Kusz,
gdzie przez kilkanaście stuleci odbywały się wszystkie koronacje królewskie. Dżebel Barkal jest jednym z największych terenów archeologicznych w Sudanie. Jest tu przynajmniej 13 świątyń i 3 pałace. W oddali widać kolumny należące do zewnętrznej części świątyni bogini Mut. Do dziś zachowała się ta część świątyni, która została wydrążona w skałach góry Dżebel Barkal. Świątynię wybudował faraon Taharka w 680 roku przed naszą erą. Faraon Taharka z prawej składa ofiary Amunowi i Mut. Bogini Mut była żoną głównego boga Egiptu, Amuna. Tutaj także scena składania ofiar przez Taharkę. Boska para Mut i Amun. Dżebel Barkal to niewielka góra o wysokości 98 metrów z płaskim szczytem. Widok na Karimę ze zbocza góry Dżebel Barkal. W okresie Królestwa Meroickiego w pobliżu Dżebel Barkal był cmentarz. Piramidy grobowe pochodzą z okresu od III wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery. Kolejny etap podróży to przejazd do królewskiej nekropolii w Nuri. Pole piramid w Nuri składa się z grobowców 21 królów oraz 53 królowych i księżniczek, łącznie 74 piramidy. Pierwszym władcą, który kazał budować w Nuri, był wspominany już wcześniej Taharka, czarny faraon z 25 dynastii. Jego piramida była największa. Bok liczył prawie 52 metry, a wysokość 40 do 50 metrów. Pozostałe piramidy były niższe niż piramida Taharki i miały 20 do 30 metrów wysokości. Pozostałości piramidy Taharki z VI wieku przed naszą erą.
Wizyta u nomadów. Nomadzi to koczownicy przemieszczający się w poszukiwaniu żywności, wody albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych. Z reguły korzystają z zasobów ziemi tak długo, dopóki ich nie wyczerpią. Wówczas zwijają obozowiska i ruszają w poszukiwaniu lepszych warunków. W Sudanie nomadzi to najczęściej Beduini z Arabii. Tablice wykorzystywane do nauki cyfr i liter. Meroe pozostawało nekropolią królewską przez ponad 600 lat, aż do 350 roku naszej ery. W tym czasie wzniesiono kilkadziesiąt piramid. Początkowo budowano je z piaskowca, a w późniejszym okresie także z cegły. Najczęściej były one wznoszone na kwadratowej podstawie o boku od 4,5 nawet do 17,5 metra. Ich wysokość wynosiła od 10 do 30 metrów. Do piramid dobudowywano kaplice poświęcone zmarłemu. Ściany kaplic były bogato zdobione wizerunkami bogów i osoby zmarłej. Pochowany władca był z reguły przedstawiany w pozycji siedzącej na tronie. W 1834 roku przybył tu w poszukiwaniu skarbów Włoch Giuseppe Ferlini. W piramidzie królowej Amanisza Kheto znalazł złotą i srebrną biżuterię meroicką. Przypisuje się mu uszkodzenie 40 tutejszych piramid. Kolejną noc spędzamy w namiotach w bezpośrednim sąsiedztwie piramid. W promieniach wschodzącego słońca pięknie prezentuje się północna część nekropolii.
przy naszym obozowisku już wczesnym rankiem pojawili się miejscowi handlowcy, usiłując coś sprzedać. Po śniadaniu odwiedzamy jeszcze piramidy w południowej części nekropolii meroickiej. Fałszywe drzwi umożliwiające duszy przechodzenie między światem zmarłych i żywych. W 2011 roku Meroe zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Około 2 km od nekropolii znajduje się królewskie miasto Meroe. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono tu w 1902 roku. Odkryto wielką świątynię boga Amona, która była drugą co do wielkości w królestwie Kusz. Główna część świątyni z ołtarzem, na którym stał posąg boga Amona. Obok była kaplica, w której odbywały się koronacje. Pozostałości murów miejskich z III wieku przed naszą erą. Świątynia dedykowana rzymskiemu cesarzowi Augustowi. W okresie największej świetności Meroe mogło liczyć 20 do 25 tysięcy mieszkańców. Pozostałości Pałacu Królewskiego. Zlewozmywak pochodzący z pomieszczeń dla służby. Ołtarz ofiarny. Basen w łaźni królewskiej typu rzymskiego. Zachowały się tu pozostałości wielkiego meroickiego zespołu sakralnego datowanego na III wiek przed naszą erą. Kompleks budynków pokrywał 4,5 hektara i prawdopodobnie obejmował 3 świątynie. Odkryto liczne rzeźby zwierząt. Izyda i Horus. Na murach pozostawiono liczne graffiti od starożytności do czasów współczesnych. Sześćset metrów dalej znajduje się świątynia Apedemaka, meroickiego boga przedstawianego z głową lwa. Zachowały się bogato zdobione ściany zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz świątyni. Horus, dwa bóstwa nubijskie, Amon, Abidamak z głową lwa i król.
Król Arkamani I. Pustynnymi bezdrożami zmierzamy do Naka. Tu także jest świątynia boga Apedemaka. Na frontonie jest on przedstawiony jako trzygłowy bóg z czterema ramionami. Tutaj z kolei Apedemak wyłania się z kwiatu lotosu pod postacią węża z głową lwa. Bóg Apedemak jako opiekun rodziny królewskiej. Z lewej strony królowa Amanitore, z prawej król Natakamani. W sąsiedztwie jest tak zwany rzymski kiosk, mała świątynia w eklektycznym stylu egipsko-grecko-rzymskim. Trzeba zadać sobie wiele trudu, żeby wyciągnąć wodę z dużej głębokości. Przydaje się przy tym siła pociągowa osiołków. W Naga jest też świątynia Amona, ufundowana przez króla Natakamani w I wieku przed naszą erą. Wiedzie do niej aleja baranów symbolizujących boga Amona, podobnie jak w Dżebel Barkal. Ściany i bramy świątyni ozdobione są reliefami przedstawiającymi bogów i władców. Bóg Amon w dwóch wersjach, po prawej z Karnaku, po lewej z Dżebel Barkal z głową barana. W 1999 roku prowadziła tu badania polsko-niemiecka grupa archeologów. W głównym pomieszczeniu świątyni, gdzie trzymany był posąg Boga, odkryto nieuszkodzony, pomalowany ołtarz. Jego oryginał znajduje się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Chartumie. Po wizycie w Naka pora wracać do Chartumu. Charakterystyczny budynek hotelu Koryntia w Chartumie. Główny budynek Muzeum Narodowego. Granitowe kolosy ze świątyni Tabo. Kolumny z katedry Farras. Pozostałości świątyni Aksza, wzniesionej przez Ramzesa II i dedykowanej jemu samemu i bogowi Amonowi. Świątynia Hatszepsut z twierdzy Buchen, która strzegła południowych granic Egiptu. Świątynia była dedykowana Horusowi. Została przeniesiona, podobnie jak inne znajdujące się tu świątynie, w celu ochrony przed zalaniem przez wody jeziora Nasera. Świątynia została przebudowana przez Totmesa III, który usunął wszelkie ślady po Hatszepsut. Faraon Totmes III z Horusem.
Świątynia ta, wybudowana około 1450 roku przed naszą erą, była używana do około 450 roku naszej ery, to jest przez 1900 lat. Po tym północną ścianę świątyni wykorzystano przy budowie kościoła. Wicekról Nubii z żoną oddaje cześć Ramzesowi II. Taharka z 25 dynastii, bóg wylewów Nilu, Hapi. Świątynia Semna wybudowana w okresie 18 dynastii. Była poświęcona nubijskiemu bogowi Deudenowi. Faraon i nubijska bogini wonności. Bogini Izyda. Przeniesione świątynie są umieszczone w takich przeszklonych pawilonach nad wodą, symbolizującą Nil. Żaba była w Egipcie i Nubii symbolem płodności. Świątynia Kumma wybudowana między 1473 a 1400 rokiem przed naszą erą. Baraniogłowy bóg Knum i faraon Totmes III biegnący w kierunku bogini Hator. Widok na recepcję Muzeum Narodowego spod budynku głównego. Granitowa statua faraona Taharki 4-metrowej wysokości. Sfinksy. Ołtarz ze świątyni Amona w Naka. Głowa cesarza Augusta z królewskiego miasta Meroe. Wyrzeźbiona z piaskowca statua z początku naszej ery. Baraniogłowy bóg Amon i lwiogłowe boginie Shu i Tefnut. Są tu także freski z katedry Faras, nie można ich niestety filmować. Chartum leży w miejscu, w którym Nil Błękitny łączy się z Nilem Białym. To Nil Błękitny, który wypływa z jeziora Tana w Etiopii. Z lewej strony przed nami jest Nil Biały, wypływający z jeziora Wiktorii w Ugandzie. W tym miejscu z lewej strony Nil Biały, a z prawej Nil Błękitny łączą się w jedną arterię wodną, która dociera do Morza Śródziemnego. Po lewej stronie Nilu miasto Omdurman, po prawej Chartum. Mostem dwóch Nilów przekraczamy Nil Biały i wjeżdżamy do Omdurmanu. Odwiedzamy zbudowany w 1887 roku dom Khalifa. Obecnie jest tu muzeum. Abdullah Khalifa był najbliższym doradcą Mahdiego. W czasie powstania sudańskiego odegrał decydującą rolę w zwycięskim oblężeniu Chartumu. Po śmierci Mahdiego w 1885 roku stanął na czele państwa sudańskiego jako jego następca. Jego zwolennicy uważali, że otrzymuje rozkazy bezpośrednio od zmarłego Mahdiego. Żona Khalify była córką Mahdiego. Naprzeciw domu Khalify jest grób Mahdiego. Nazywał się on Muhammad Ahbad, a tytułu Mahdi, czyli Mesjasz, zaczął używać przed rozpoczęciem powstania sudańskiego. W 1885 roku wojska Mahdiego zdobyły Chartum, a pod miastem zginął idący z odsieczą generał Gordon. W tym samym roku Mahdi zachorował na tyfus i zmarł. Jego zięć Khalifa wzniósł mu okazały grobowiec, ale w 1898 roku, po rozgromieniu Mahdystów przez lorda Kitchenera, grobowiec został zburzony, a ciało Mahdiego wyciągnięte z grobu i zbezczeszczone. Obecny grób został wybudowany w 1947 roku przez syna Mahdiego.
podobno najlepsza restauracja rybna w Sudanie. Krótka wizyta na bazarze w Omdurmanie i powrót do Chartumu. Dzielnica rządowa Chartumu, Pałac Sprawiedliwości. Kancelaria Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów. Chrześcijaństwo wyznaje zaledwie 3,5% ludności Sudanu. Żegnamy już Sudan, kraj monumentalnych zabytków, piramid, dawnych architektonicznych cudów i grobowców starożytnych władców.